Co tam u nas słychać? Ano, kupiliśmy łódź Amneris Hustler 25,5 stóp. I jesteśmy dumnymi posiadaczami pływającego domu. W Cornwallis. Na razie, dopóki nam się nie znudzi. Jedziemy ze znajomymi przyjrzeć się dokładniej naszemu skarbowi. Rozwinąć żagle i zabrać ją na pierwszą przejażdżkę. Pogoda idealna, odpływ jak widać. Lepiej by było żeglować w stronę otwartego morza z odpływem właśnie. Nie wiem, czy zdążymy. Otwieranie jeszcze nieopanowane. Emocje, proszę Państwa, pierwsza w życiu łódź. What did you find, Josh? Lucky food. That's right. Yes, what is the problem here there? Should. Got it. Nothing yet. Yeah. This time. Yeah. Dobrze, że są z nami Jonathan i Joshua. Chłopaki mają dużą wiedzę i doświadczenie. I think it's dead. Why is it so expensive? It's just a piece of plastic. Boats are overpriced. Oh, our sales click up. It doesn't work. You haven't lost anything. Yeah. It's my division. I said, let's try. If not, it wouldn't work, we'll be in the same place. My z Antonem mieliśmy problem z założeniem grota. Ładnie wszedł w szparę masztu, ale jakoś dziwnie nie trzymał się bomu. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Dopiero Jonathan nas uświadomił, że tak mocuje się żagle na tego typu jednostkach. Teraz chłopaki założą foka.
Jak mówiłam w poprzednim odcinku, mamy nadurodzaj żagli, co oznacza też, że trzeba wybrać odpowiedni dla nas. Wybrali Genuę, jak się później okaże, za duży. Za duży na początek. If you need free hand, I could stay and keep something. No. If you need somebody to keep something and stay, it would be my job, yeah. That's what I'm doing right now. So you can keep me something in one hand. Me. I jedzie w górę. Czyż to nie cudowny widok? Właśnie tak upłyniemy sobie za chwilę. Za chwilę, czyli w następnym odcinku. Co za dzień! Bądźcie z nami, żeby zobaczyć w następnym odcinku, jak zabieramy Amneris, albo Amneris zabiera nas na pierwszą przejażdżkę. Do zobaczyska, pa!